Dobry wieczór panom, a mam nadzieję także i paniom. Ja nazywam się Konrad Hildebrand, a to kolejny odcinek przygód w League of Legends. W dzisiejszym odcinku ostrze naszej uwagi skierujemy w stronę Leony, czyli bohaterki, która jest tankiem. Ma wielką tarczę, wielki miecz, rozwiany włos, który chyba jednak jest zwinięty w kucyk. Tak czy siak jest statuą wolności, która postanowiła zrobić porządek. I jest jedną z najtrudniejszych postaci, z jakimi spotkałem się w League of Legends. Znaczy nie spotkałem się z nimi wiele, ale spośród tych wszystkich, powiedzmy 10, czy powiedzmy 7, z którymi chciałem dłużej sobie pograć, to Leona jest zdecydowanie najtrudniejsza i jest bardzo losowa. Wymaga ogromnej dawki koncentracji i uwagi, co się robi, ale potrafi się strasznie fajnie oddzięczyć. Leona jest tankiem i to takim tankiem, że przynajmniej jak ja nią gram, to muszę wreszcie cały czas muszę się kontrolować, żeby pamiętać o tym, że halo, jestem tankiem, ja tutaj mam tylko pomagać i odpychać ludzi, a nie atakować, bo to jest główne zadanie Leony, wkurzać innych, skupiać uwagę. I jej umiejętności służą do tego doskonale. Jej umiejętność pasywna powoduje, że każdy zaatakowany przez nas przeciwnik przez kilka następnych sekund będzie miał na sobie specjalny znacznik, który sprawi, że gdy nasi sojusznicy go zaatakują, to dostanie dodatkowe obrażenie. Co bardzo ładnie komponuje się razem z podstawową umiejętnością Leony, jaka kryje się pod W. Zaćmieniem. Zaćmienie jest z jednej strony tarczą ochronną, która zwiększa pancerz i odporności magiczne Leony na 3 sekundy, ale też po tych 3 sekundach detonuje się z atakiem obszarowym. O, właśnie tak. Więc zadaniem Leony jest wytrzymać jak najwięcej na polu walki, ale z drugiej strony też nie może za bardzo szarżować sama. Bez innych jest niczym, bo nie jest tak łatwo zrobić nią komuś krzywdę. I zaćmienie ma jeszcze tą właściwość, że trwa 3 sekundy, ale jeżeli ktoś w trakcie tych 3 sekund zaatakuje Leonę, to po eksplozji będzie trwać następne 3 sekundy, więc w gruncie rzeczy zawsze trwa 6 sekund, bo po to ją aktywujemy, jeśli ktoś nas atakuje. Drugą umiejętnością Leony, która jakby sprawia, że jest tak dobrym tankiem, jest kryjące się uderzenie tarczą. Pacamy przeciwnika tarczą i on na 1,5 sekundy nic nie może zrobić. I tak jak tutaj w tym momencie, razem z nieznanym migraczem, który kieruje Veigarem, pozbyliśmy się Mastery. Przeciwko nam jest Warwick, Tristana, Teemo i z tego co kojarzę jeszcze Heimerdinger, a w naszej drużynie jest Garen, Ent Maokai i Katarina. Leona była przez cały poprzedni tydzień za darmo i dzięki temu mogłem wypróbować, ale ciągle nie udawało mi się znaleźć gry, która nie trwałaby godziny i żebym mógł i żeby była też fajna i ciekawa. I tak, tutaj jeszcze szybko poprawię błąd dotyczący zaćmienia, że ta umiejętność odnawia się, jeżeli zadamy obrażenia komukolwiek. Nie jest tak, że musimy od kogoś dostać, więc tak czy siak najczęściej będzie trwała 6 sekund. Tutaj bardzo, jak dla mnie, odważnie ciśniemy przeciwników, którzy mają znacznie więcej życia i podejrzewam, że gdyby się uparli, to mogliby nam zrobić krzywdę, ale może nie są aż tak przekonani co do swojej siły. Więc Konrad sprzed 2 tygodni, 3, podejrzewam, że już dawno by wrócił Leoną do miasta i tam się leczył, ale tutaj sobie, a dobra, trzeba być ostrożnym, bo może się udać. Więc strategia, taktyka w graniu Leony, której się nauczyłem, polega na jak najszybszym wymaksowaniu umiejętności kryjącej się pod W, bo dzięki temu Leona po prostu jest w stanie więcej wytrzymać. Błędem, który popełniałem na początku, było pakowanie zbyt dużej liczby umiejętności w E, czyli
ostrze zenitu, która jest bardzo użyteczną i przydatną rzeczą, bo teleportuje na Leona, dzięki temu doskakuje do trafionego nią bohatera, ale zadaje na tyle małe obrażenia, że nie warto jej ją rozwijać. Lepiej pakować te punkty w zaćmienie i tarczę. I też trafienie ostrzem zenitu, o, wymaga dosyć wprawy. Ja na początku miałem spore problemy z trafieniem kogokolwiek, ale póki co nasi przeciwnicy są na tyle, mają więcej punktów życia, że nie chcemy ryzykować. Więc trochę daliśmy się odepchnąć pod wieżę, ale to nie szkodzi. O, i tutaj uda mu się uciec. I jeśli chodzi o dalszą strategię grania Leoną, to kierując się kilkoma różnymi poradnikami, postanowiłem, poza oczywiście Flashem, w którym coraz jednak się przyzwyczaiłem do niego i już nie tęsknię za Ghostem, używać także teleport. W gruncie rzeczy teleport daje mi jedną zasadniczą rzecz, mobilność. Pozwala mi szybko wrócić na linię, gdy pójdę na zakupy, a także potrafi mi szybko przerzucić na inny front. Jest to także przydatna umiejętność, jeżeli na przykład gramy z Teemo w drużynie, lub który rozstawia swoje ukryte grzybki, albo z kimś, kto rozstawia różdżki strażnicze, bo do różdżek strażniczych, do grzybków Teemo także można się przeteleportować. Nie można przeteleportować się do czempionów, można się przeteleportować do wież, stworków. I ja teraz postanowiłem wrócić do bazy i jeśli chodzi o przedmioty, to jest to mój klasyczny zestaw, czyli najpierw zaczynam starczą do rana, żeby mieć więcej życia i lepszą regenerację zdrowia, a potem buduję sandały Merkurego, bo żeby mieć większą odporność na różne spowalniające czary i inne, które mogłyby ograniczać moją mobilność. Więc teraz, kiedy ja jestem wyleczony, Veigar z tyłu, będziemy się zasadzać na Mastera Yi. Choć mam na razie jedno zabójstwo, to jednak styl gry Leony... O, to właśnie było ostrze zenitu. Styl gry Leony zachęca do pomagania innym graczom. Ona jest tutaj tak naprawdę bohaterem drugoplanowym. Ma sprawić, żeby inni zadawali jak największe obrażenia, a także żeby przeciwnicy koncentrowali obrażenia na nas. Ostateczną umiejętnością Leony jest flara słoneczna, która działa bardzo podobnie jak na przykład ciemna materia Veigara. Po pewnym opóźnieniu na ziemię spada słup, o właśnie, ognia, który spowalnia przeciwnika. Oj, no jest, kurczę, minimalnie. Spowalnia przeciwnika i zadaje mi kilkaset obrażeń. I to było naprawdę głupie, bo jedna wieża pozbyła się nas wszystkich. A Master Yi przeżył. To było głupie. Zagapiliśmy się bez sensu, pogoniliśmy bez zdecydowania i... No cóż, taka jest kara. Ale póki co naszej drużynie idzie całkiem nieźle. Jest 6-3, jeśli chodzi o zabójstwa. I cóż... Master Yi mnie wkurza. Postać zawsze się gdzieś wyleczy, zawsze gdzieś doskoczy. Ciekawą postacią, którą grałem po swoim powrocie do LoL'a, jest Heimerdinger, bo jest to postać, która jako jedna z niewielu w LoL'u całą swoją siłę czerpie z rzeczy, które może przywoływać. W tym konkretnym wypadku z różnego rodzaju wieżyczek, które rozstawia, które też strzelają. O, zabiliśmy Mastera Yi, przepraszam bardzo. Ale to było raczej do przewidzenia, skoro jest sam na linii, bo Warwick się gdzieś rozłączył, ale nie bójcie się, wróci. Nie jest tak, że będziemy tutaj we dwóch męczyć jednego. Z Leoną naprawdę miałem straszną loterię. Były
absolutnie koszmarne mecze, w których czułem się po prostu zbierany szuflą z podłogi, po prostu niewiele zostawało z mojego stylu gry, a kiedy indziej bywało nawet całkiem nieźle, właśnie przez to, że z Leona największy problem miałem w nauczeniu się tego początku. Oj, badum. No nie, jednego na dwóch to się tak nie robi. Na początku Leona oczywiście jest tankiem i ma pomóc, ale tam gdzie świeci, nomen omen, to właśnie już w późniejszej fazie walk drużynowych, kiedy potrafi swoimi obszarowymi atakami zrobić krzywdę jak największej liczbie otaczających bohaterów. Ej, no i poza tym wygląda super. No i Wario wrócił. A, Tristana przeskoczyła tutaj. Ze środka jest od nas nieco wyższa. Więc to powinno sprawić, żeby Katarina trochę popchnęła wszystkich do przodu. Tutaj nic nie zrobię. Za blisko wieży. Pamiętamy, co wieże robią. Upokarzają. O nie, Dalibóg. Pierwsza zniszczona wieża należy do przeciwników. Ale tutaj coś mi mówi, że Tristana się za bardzo zagalopowała. Oj, właśnie tak. I po Tristanie. A, tylko że tutaj jest i Warwick, i Master Yi, więc taktycznie się oddalimy. To, co robi tutaj Veigar, nie polecam robieniu Veigarem, bo może się źle skończyć. Ale przeciwnicy nie byli na tyle zdecydowani, aby wykorzystać to. Co już fajna rzecz, dlatego nie grałem Veigarem, po prostu cały tydzień spędziłem Leoną. Naprawdę świetna postać. W gruncie rzeczy dlatego, że jest taka trudna, bo rany, po prostu była wyzwaniem. Ale Veigar sobie się doskonale. Timo, wkurzający chomik. Niedawno grałem w jednej drużynie razem z Bartkiem, kolegą z pracy, który też kieruje Timo, który wyuczył się na pamięć wszystkich strategicznych miejsc, w których Timo powinien rozłożyć swoje grzybki, dzięki czemu widzimy wszystko, co się dzieje na mapie, przynajmniej w krzakach, i jest masa miejsc, do których można się przeteleportować i zaskoczyć przeciwników, na przykład, którzy za bardzo zakopalowali się na środkowej linii i tak dalej, tak dalej. Więc sandały Merkurego, a potem kolejny standard, czyli serce złota, które potem będzie można przerobić na Omen Anduina. Oj, oj, nie udało mi się uratować Veigara. Ale powiedzmy sobie szczerze, sam się trochę prosił. Ale czy to przeszkodzi w podgryzaniu ich? Nie, bo mam na sobie zaćmienie, które już teraz daje mi 60 po dodatkowej tarczy. Co w sytuacji, gdy teraz mam raptem 60, to sprawia, że mam dwukrotnie więcej pancerza, więc jest to rzecz nie do przecenienia. No i daje 200 obrażeń dookoła po detonacji już na tym poziomie. 260 i 70. Więc zaćmienie jest tym, co moim zdaniem definiuje Leona. Bo sprawia, że po prostu jest wytrzymała, potrafi... Znaczy, że nie jest nieśmiertelna, ale... wymaga masy uwagi, ale skorzystamy tutaj z okazji, kogoś wykończymy. Dobra, i po Warwicku, udało się. Ale tutaj chyba Master Yi nam ucieknie. Tak, uciekł gdzieś. Udało mu się. O, tu jest. No dobrze, dobrze, dobrze. Z Leonem jeszcze mam tą słabość, że wkręcam się w piosenkę Leony Lewis, Keep Bleeding, i wieczory spędzone na graniu Leonem i słuchaniu Leony Lewis. Polecam każdemu, kto ma liryczny nastrój. Akurat w tym
Bam, 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 bam. I cóż, nie zadziera się z Veigarem. Zwłaszcza jeżeli jesteś Masterem Yi, który jest nie dość, że zatrzymany na Event Horizon i jeszcze spowolniony różnymi innymi umiejętnościami. Oj! Oj, głupi Warwick, głupi Warwick, bo ja się zaraz odwrócę. Nie, ale Veigar poradził sobie sam bez niego. Beze mnie. I 14 do 11. Więc o ile tutaj na dolnej linii idzie nam nie z gorzej, powiedziałbym, bo zginęliśmy raptem ja raz, Veigar dwa razy, tak naszym sojusznikom na linii górnej idzie już nieco gorzej, bo zostali zepchnięci do drugiej wieży. A, ale my właśnie wyrównaliśmy stawkę. Jedna rzeczy, którą tak bardzo lubię w League of Legends, jest to, że jest to gra, która uczy cierpliwości i pewnej takiej pokory. Nie można się za bardzo połakamiać na pewne rzeczy, bo nic się z tego nie dostanie. Lepiej odczekać i zaatakować w odpowiednim momencie, niż niepotrzebnie wyskoczyć. Jak na przykład ja teraz. Oj, no nie, no nie, no nie. I dzięki Flashowi uda mi się uciec. A, nie uda mi się uciec. A Veigar? Veigar, ile punktów ma Veigar? Aha, powtórka nam nie powie, ale chyba już niewiele. Oj, oj, oj. A, chyba ucieknie. A, nie. Był rozpędzony Warwick, to rozpędzony Warwick. Więc to nie było mądre, na dodatek daliśmy naszym przeciwnikom całe złoto. Bo im więcej zabijamy, tym większa nagroda za nasze zabicie, więc dostali gratis o blisko 400 zł. Więc jeżeli dobrze wam idzie, to nie myślcie, że jesteście niezniszczalni, bo jeszcze przez to sprawicie przeciwnikom miły prezent. Po sercu złota zaczynam kupować przedmioty, które zrobię na Sunfire Cape, bo Sunfire Cape, czyli cudowny płaszcz zadający obrażenia wszystkim dookoła, po pierwsze świetnie wygląda na Leonie, po drugie cudownie współgra z zaćmieniem i doskonale czyści wrogie stworki. Zazwyczaj zaczynam od droższego pasu giganta, bo jakoś wolę bonus do życia niż pancerza, ale nie będę się upierał. Być może robię źle. A, koniec końców tak czy siak chodzi o Sunfire Cape. I bujach. Przy tych tutaj przegoniliśmy. Oni się zrównali z nami poziomami. Czemu nie? Jeszcze zobaczmy, jak tam ostatnie uderzenia. 33. No nie jest to najlepszy wynik w mojej karierze. Mógłbym się trochę... A, okay. Mógłbym się trochę tutaj krygować, że chcę, żeby Veigar hodował swój Baleful Strike, ale prawda jest taka, że okej, Veigar ma dwa razy więcej, więc niech mu będzie, że to jest celowy zabieg. Tak, robię to tylko po to, żeby Veigar miał lepsze Q. Co nie jest prawdą, po prostu jestem beznadziejny w last hitowaniu. Aj, bój, bum, 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 zrobimy coś? Nie, nie zrobimy. Czasami miewam z Leoną problemy z maną, ale zakładam, że to w pewnym momencie się skończy. No i cóż, Tristana się zagrupowała i to będzie dla niej problem. Zrobił głupotkę. No, to nie było potrzebne, bo Katarina sobie poradziła, a my mogliśmy uratować Maokaja. A, to był błąd, trzeba było pójść po Maokaja, a nie po Katarinę. Ale czy mogliśmy wiedzieć? A, tutaj przynajmniej pomożemy Garenowi klepnąć Teemo. O, tada! I szósta asysta. Tak też najpierw zaćmienie, potem tarcza, potem flara słoneczna, a na samym końcu strzezenicu, bo jej główna właściwość, czyli doskakiwanie, jest dostępna od początku i nie zmienia się. Gdzie ja idę? Aha, chyba na dół. Bo tu Warwick podgryza Katarinę. Katarina jest też postacią,
którą chciałem spróbować z tego względu, że chyba w ogóle nawet nie ma paska energii. Tylko wszystko opiera się na opóźnieniach. Ale z drugiej strony jest zabójcą. Nie do końca lubię tego rodzaju klasę. Okay. Jeśli chodzi o wieże, to oni mają lekką przewagę, bo wgryźli nam się we wszystkie trzy linie. Przynajmniej prowadzimy w zabójstwach. A tutaj Katarina. Ten jest. Okej, okay, i tutaj. Co ja robię? Co ja robię? Chyba nam zwie. Tak, tu skończyła mi się mana, więc nie jestem nawet w stanie rzucić z ostrza zenitu, bo może byłbym w stanie go wtedy dogonić, ale no cóż, nie przekonamy się. Tutaj jednak nie będę ryzykował starcia z Tristaną, która jest całkiem napakowana i zdrowa, więc przeniesiemy się do miasta i spokoju. Zrobimy Sunfire Cape. Tada! Dzięki temu. No cóż, idziemy pogonić Tristana. Oj. Katarina prawie padła, a. O, i Veigar to padł. Tristane. A my tu tymczasem zasadzimy się na Teemo i Heimerdingera. Najpierw spowolnianie, doskok, tarcza po głowie, W. O. Jeszcze jedna ważna rzecz, o której trzeba pamiętać, o której ja zawsze zapominam, jest to, że warto jest przed doskokiem włączyć sobie zaćmienie, mając w pamięci, że daje, że ma 3-sekundowe opóźnienie, bo wtedy doskakujemy do przeciwnika i od razu dajemy mu po głowie 210 punktami obrażeń. Co jest zawsze miłe. A potem oczywiście tarcza i tak dalej, tak dalej. Pacnięcie tarczą nie zadaje zbyt wielkich obrażeń, tak? Raptem 160, bez żadnych bonusów, których w tym buildzie moja Leona nie ma. Pewnie coś robi źle, ale no cóż. To nie jest postać, która ma zabijać. Ona ma sprawiać, że innym będzie zabijać łatwiej. Oj, Tristana ściągnęła nam ta wieżę. Niemiło, 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 niemiło. Ale chyba przypłaci to zdrowiem. Nie będę tutaj ryzykował starcia z dwoma w pełni wyleczonymi przeciwnikami i spokoju. Pomogę Garenowi pacnąć jaszczura, żeby zdobył czerwony bonus i wrócę tutaj. A nie, jeszcze z ataku dla krotochwili. Pozbędę się tych stworków. A tutaj już planujemy, jak się zasadzić na Tristanę i Warwicka. Bam, bam. I kolejne dwie asysty dla mnie. Dzięki temu nowemu systemowi powiadomień wiadomo, kto za to zebrał asystę, więc tak, 4 zabójstwa, już 9 asyst. I z powrotem robimy manewr z Teemo i Heimerdingerem, ale jakoś tutaj niezdecydowani, więc. A, oni gdzieś się cofnęli w ogóle, więc. Tak. Teemo tu postawił grzybka, z tego co kojarzę. O, właśnie, tego się zaciąłem i nie trafiłem ostrzem zenitu. Ale. Ktoś tu przypłacił życiem coś, chyba Garen, tak. Ale dwóch innych przeciwników poszło. I kolejne dwie asysty na moim koncie. Leona jest super.
Master i bo się za bardzo zagalopodował. R, Q, pach, pach. 12 system. I już jest 30 do 20. Wiecie, czasami wydaje się, że ostrze zenitu doratuje do przeciwnika, ale jak nie do końca. Pozbawiony many, bo nie mam co tam czego szukać za bardzo. Veigarowi to zdecydowanie dobrze idzie. A Teemo, nikt nie lubi Teemo. Warwickiem też się nikt nie przejmuje. Wieżą się nikt nie przejmuje, a Garen przypłacił to życiem, bo ktoś musiał skupić na sobie uwagę wieży. A, jeszcze Hermitinger i chyba to się skończy za Veigara. Tak, niestety. A ja tutaj będę... Nie, ja tu uciekam. Ja tu uciekam i flash. Okej. Więc już udało się. Katarina, nie, to nie było mądre. Więc kto dziś z pola bitwy umyka, jutro zgładzi przeciwnika i wrócę do bazy, aby zrobić z tego co kojarzę albo Omen, albo tarczę Legionów. Omen, tak. I Omen, jeszcze, ja to jest rzecz, o której zawsze zapominam, ale to jest jedna z podstawowych rzeczy, która sprawia, że Omen Randuida jest tak dobrą rzeczą. Kto chce się poddać? Bzdury. Że też jest obszarowym atakiem, który... Znaczy atakiem. A takim uderzeniem magicznym, które spowalnia przeciwników naokoła. Dookoła na kilka sekund, więc sprawia, że Leona jeszcze bardziej spowalnia wszystkich zamula. Więc tutaj zamiast się poddawać, dałem ludziom sygnał, żebyśmy skatowali Barona, czyli ostatecznego potworka na mapie, dzięki któremu na kilka minut dostajemy bonus do wszystkiego. To często potrafi przeważyć szale bitwy. Tylko, że nie warto ginąć zaraz po tym. Oczywiście zawodowcy byliby... Na baronie znacznie wcześniej. Na dodatek przeciwnicy będący i zawodowcy będący przeciwnikami zawodowców spróbowaliby nas powstrzymać, ale tamci zamiast cokolwiek zrobić męczą wieżę. No cóż. Warwickowi się uda. Albo i się nie uda. Oj, i stanie się nie uda. Tymczasem na dole co mogę zrobić wieżę. Więc my, napakowani, nabuzowani testosteronem prosto z jelit barona na Shora, ruszamy za Teemo, ale mały, wkurzający chomik zniknął razem ze swoimi grzybkami. A, jeszcze Sunfire Cape ma tą wspaniałą właściwość, że jako że atakuje wszystkich dookoła, to przyciąga uwagę wszystkich neutralnych stworów, dookoła których przebiegną, bo w końcu coś ich podpala, ale to nie powinien być problem. Gluty. W każdym razie jakieś gluty od barona na Shora. Ja tu postanowiłem, o tak, dla krotochwili skatować golema, dzięki któremu będę miał bonus do regeneracji many. Tymczasem Katarina idzie zaś od tyłu tych milusińskich, ale chyba tyle... którędy indziej pobiegła. A ja z tym bonusem i z tym bonusem biegnę do niej dołączyć. Veigar w tym czasie radzi sobie doskonale sam. Nabijając stworki. Więc
Więc ja tu powinienem wpaść, walnąć R, wyskoczyć do kogoś, ale nie wyskakuję do kogoś, nie wiem dlaczego. Tutaj Tristana mnie odrzuciła. Pomaz też żyje, ale tak naprawdę powinniśmy się koncentrować na zupełnie innych bohaterach, ale... Okej, okay, udało się. Jeszcze tutaj, a, ja uciekam, bo ledwo zipię. I jeszcze Warwicka dobijemy do końca. I wybacz Katarina, ale jednak nie dam się zabić. Ale tutaj Veigar dokończy co Veigarskie i... Yep. I tak jest as. I teraz każda porządna drużyna powinna wykorzystać ten moment na naparcie na wieży przeciwnika, ale my jesteśmy grupą losowych ludków z internetu, którzy niepotrzebnie przyciągnęli do siebie uwagę wieży i dostają prosto od wieży i są głupi. Ale wiele brakowało do blamażu. Tutaj Veigar, który też ma czerwony bonus na sobie. A chowam się w krzakach. I z tego co kojarzę, będę podawał tarczę. A, już 18 poziom. Więc pod tym względem chyba Katarina jako pierwsza doszła do tego poziomu, ja byłem drugi. Najbardziej odstaje Maokai. A z kolei naszych przeciwników najbardziej odstaje Warwick. Ale... Cóż... Okej, okay, to chyba nie było dobre ze strony Maokaja. Ale Garen... No, i czterech przeciwników. Prosto pod mieczem Garena. I teraz idziemy na wieżę. Teraz już nie ma się przejmowania, tylko trzeba iść i dobić. Oj, bam, 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 bam. Psz. Po prostu połączenie E, Q i W jest takie... strasznie wizualizuje, że... Lona doskakuje, pali tarczą, wybucha ogniem i o Jezu, wszystko się dzieje w ciągu 3 sekund. I tu jeszcze podbudziemy. Tutaj na mnie zacznie się koncentrować uwaga przeciwników, ale uda mi się jeszcze uciec, niszcząc wieżę na odchod. Oczywiście tak, to kolejny mecz, w którym różnica pomiędzy moją drużyną a drużyną przeciwników to prawie 20 zabójstw, więc trochę trudno się dziwić, że mamy przewagę, ale mimo wszystko już tak się już układa. Bam, 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 a nie, to było głupie, bo to jest jedna z takich rzeczy, która może zazwyczaj kosztować Leone życie. Doskok w sytuacji, gdy nie ma kto jej wesprzeć. No. Tak, bo jeszcze Teemo. Ma tą wkurzającą właściwość, że strzela za trudnymi strzałkami. Każdy chomik. Co ten Teemo robi? To nie jest mądre. Czyściłem pole. Cóż, zobaczmy. 6,85, więc trochę wyszedłem naprzód, ale już coś... Znaczy, ja się nie narzekam, bo miałem złoto na wszystko, co chciałem. Podejrzewam, że oczywiście gdybym last hitował lepiej, to mógłbym sobie wszystko kupić wcześniej, ale w gruncie rzeczy w tym czasie też zamiast last hitować sporo czasu poświęciliśmy na dobijanie przeciwników, dzięki temu 19 asyst. Nie, Katarina dała się wciągnąć w walkę, tylko 4 jeszcze ma okej. A, przynajmniej zebrał ze sobą Veigara. Ja tutaj nie będę ryzykował, bo w końcu jestem sam, a skoro jest już Veigar, to możemy zacząć szaleć chyba. Owszem.
Celuję w Teemo, tarcza, bam, bam, bam. Jeszcze w połączeniu z ciemną materią od Veigara. No ale bierzmy pod uwagę, że Master Yi 3 kroki. To było piękne, bo w tym samym momencie, w którym Tristana walnęła z kulą odpychającą, ja wystrzeliłem ostrzem Zenitu i doskoczyłem do nich. To jest Leona. Najbardziej gorący tank po tej stronie League of Legends. Jeszcze tutaj trwają drużynki. I nie ma drużyny przeciwników już z nami, więc możemy w spokoju zniszczyć wieżę przeciwnika i tym samym zakończyć grę. Więc jeżeli lubicie postacie, które wymagają uwagi i kontroli, to polecam serdecznie Leonę, bo była dla mnie strasznym wyzwaniem i daje masę satysfakcji, że nauczyłem się nią grać. Przynajmniej w stopniu pozwalającym mi być użytecznym, bo zginąłem dwa razy, ale miałem 24 asysty. To o to chyba chodzi w tankowaniu. Więc do zobaczenia następnym razem. League of Legends oczywiście.